Ciemna z tej strony bula, witam Was w tych pięknych okolicznościach przyrody. Tam sobie jeżdżą na krosach. Ja się zatrzymałem, żeby zrobić mały update' co do cewki, więc zapraszam Was na materiał. Witam. Partnerem kanału jest Mototip, największy salon kładów, skuterów i motorów w Małopolsce. Właśnie Małopolsce. Zatrzymałem się, żeby troszkę porozmawiać o tym, co, co tam z CF-ką, moją 520. -ką. Już nam prawie 5000 osób pyknie na, na kanale, więc zbliżamy się koło, do pięknej liczby z piąteczką z przodu. 800 osób prawie już na Discordzie, więc liczby szaleją. No, a okoliczności tak sprzyjają, że jak grzmotnąłem 3000, na mojej 520 więc myślę, że warto by było zrobić mały update tego co się z nią dzieje jak się sprawuje bo jest dużo osób zainteresowanych dalej cf -kami. pytacie, nowe osoby na Discorda wchodzą, które kupują, które chcą kupić no, więc tak sobie stwierdziłem, że co te 1000 km Zrobimy update i porozmawiamy o tym, o tym, co się dzieje. Jak ja jest, czy jestem zadowolony, czy nie jestem zadowolony. Jak ten sprzęt e, się sprawuje. No więc co, od, zaczynając od tego, co przez te 3000 km e, się zmieniło, mnie spotkało. Ci, którzy mniej e, śledzą moje materiały albo są nowi, to pewnie, pewnie będą zainteresowani. Więc tak, zaczynając od początku, pierwsze, pierwszy problem jaki miałem po zakupie kłada, czyli tam po kilku kilometrach, to było łożysko w kole jednym lewym chyba albo prawym, już nie pamiętam. Koszt około 100 zł plus wymiana mi pomógł siwy w wymianie, więc kosztów nie miałem. Siwemu postawiłem flaszkę, no i hamulce po półtorej tysiąca. Chyba mi się skończyły, kwestia 50 zł, pomógł mi siwy. Wymieniliśmy, to były takie pierwsze rzeczy, które które cewka miała do zrobienia, pierwsze wymiany i to zostało zrobione. I od tej pory e, już, już odpukać nie miałem problemów z żadnym łożyskiem innym. Myślę, że kwestia albo przykręcenia, zła, źle było koła, więc do łożysko się wy, wy, wyturlało, wy, wycząsło i, i wyrobiło e, no hamulce ogólnie 520 mają strasznie małe okładziny teraz tego nie widać może tu gdzieś trochę spojrzycie może będzie widać, nie widać e, okładziny się skończyły, ja widzę, że tu już, tu już też zaczynają mi lecieć, leciutkie zostały, niestety to jest mankament tego kłada, że okładziny są strasznie, strasznie małe, cieniutkie już w nowej, w nowej 500-520 c te okładziny są, są grubsze, więc można więcej kilometrów zrobić. A teraz mam i machnęło 3000 km i będą drugie klocki do wymiany. Tych tylnych nie wymieniałem jeszcze. Ostatnio patrzyłem, są ok, niech się mniej, stosu, mniej używa. Przód już będzie do zrobienia, więc na dniach sobie zamówię. To jest myślę moja ostatnia przejażdżka. Teraz przed, przed wymianą. No i będzie do zrobienia, więc koszt 50 zł plus wymiana, jak ktoś umie sam to sobie sam zrobi, jak nie, no to e, No to będzie musiał się pofatygować do serwisu Jak coś poleca <grym> reklam... no to trip, to nie żeby reklama, no to może troszkę reklama No, e, więc można sobie wymienić, ja kupu, kupowałem te najtańsze i, w, i zrobiłem na nich e, 1000, 1,500 półtorej tysiąca kilometrów, jak dobrze pamiętam, więc więc nie trzeba się wykosztowywać jakoś bardzo. Myślę, że 50 zł za, bo chyba 20 zł, albo 25 zł kosztują na jedno koło. 50 zł czy tam 60 to nie jest jakiś duży koszt, na jeśli chodzi o, o hamulce na tysiąca kilometrów Więc spoko. Później się borykałem z, z napędem na 4. Od początku był mankament jakiś w tej cewce. Co się działo? Yy, udało się, że został mi wymieniony na gwarancji. Zaczął działać, później były jakieś problemy. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Silniczek się jeszcze nie się spalił. Drugi później przestał po jakimś paru kilometrach, po działać. Zabrali do chłopaków, do serwisu, do, do mototrip. Rozebrali cały przód, ale okazało się, że coś nie styka w bezpiecznikach. Yy, został zrobiony, zrobiony. Przeglądzik bezpieczników, elektryki, całej no i, no i od tej pory odpukać wszystko ładnie się przełącza. Kwestia, kwestia tylko zapłacenia za robocze godziny, no i problem znikł, jestem działa. Co dalej? Ja po dłuższym czasie, po pewnym czasie jeżdżenia, już wiedziałem, że nie popełniał błędów, czyli nie korci mnie przełączanie, yy, kłada w czasie jazdy, przełączanie biegów. Nauczyłem się tego, zrezygnowałem. Grzesiek mi wymontował z boku, yy, tam jest taki dągiel i się go wykręca, który pozwala na to, że bez naciskania hamulca możemy sobie zmieniać biegi. Mnie to strasznie denerwowało, że muszę ten cały czas naciskać. Zrezygnowałem z tego, nie mam problemów. Poza tym linka się lubiła zacinać, blokowała mi, blokowała mi zmianę biegów i W terenie mi raz spotkała przykra, yy, przykra sprawa, że nie mogłem wbić biegu i odjechać kładem. Odpalić, no i był problem. Teraz się tego pozbyłem i jest wszystko, wszystko w porządeczku. No i co, z takich problemów jeszcze, jeszcze które, które się działy, hm, niech pomyślę. No, wyciągarka jest średniej jakości, jakbym miał Wam powiedzieć. Używałem jej parę razy, żeby się wyciągnąć. No, wyciąga się ona, wyciąga i ok, Tylko czasami, właśnie jest problem z tym odbezpieczaniem. Odbezpieczeniem hamulca, żeby ją zluzować i sobie swobodnie rozwinąć linkę, muszę to robić ręcznie. Dostałem od Grzyśka pilot, muszę sobie zainstalować <coughs> pilot do wyciągarki, będę to robił na pilocie, bo już mi się nie chce tego... ...tej wyciągarki któryś raz rozkręcać, bo... ...no średnio z nią jest. Już będę na pilota rozkręcał. Zrezygnowałem ostatnio z kufra, bo więcej jeżdżę, gdzie się przeciskam po lesie. Zrezygnowałem z kufra, jest teraz niżej trochę, więc łatwiej mi się gdzieś prześlizgnąć, kupię sobie chyba taką małą, małą skrzynkę po prostu na tył I myślę, że, że tak, tak będzie z moją jazdą e, Przynajmniej na razie jeżdżę sam w, Przez jakiś najbliższy, dłuższy czas Więc e, więc, więc ten, więc, więc, więc no Bez kufra będę jeździł, jeśli się coś ma psuć, no oczywiście Pierwsze co jak kupicie sobie kłada na pewno 520, to podkręcajcie wszystkie osłony aluminiowe tłumika, bo to trzeba odkręcić, albo najlepiej zrobić to na bandażu i zabandażować cały wydech, a jak nie, no to nakleju do GWINTU wszystkie śruby i załatwiasz problem, nic nie dzwoni. Śruby nie wypadają, nie gubią się, bo to jest mankament cewki straszny, bo, bo właśnie wypadają, wypadają te śruby i dzwonią dzwonią osłony. No. Ja zrobiłem 3000 km, odpukać tu tu tu, jeszcze mi pasek nie szczelił, mam nadzieję, że mnie to nie spotka gdzieś w terenie, bo no, bo to jest taka głupia sprawa, nie chciałbym, żeby mnie gdzieś ktoś scholowywał, mam nadzieję, że będzie Ja jeżdżę, tak jak widzicie, jak jeżdżę, nie jeżdżę jakoś wyczynowo, nie wiadomo jak, staram się pasek odpowiednie biegi wrzucać w terenie, nie katować tego paska, nie przegrzewać dużo chłopaków też na rozkminia, jedni zrobili, inni rozkminiają. Też może coś takiego zrobię, żeby sobie wrzucić na, do komory. Tam paska. No, czujnik do, do badania temperatury, jaka jest w pasku. Patrzcie, jak jest ładnie, jaka jest w pasku, żeby go nie przegrzać, żeby oszczędzać dłużej i dłużej, żeby, żeby jeździł. Nie wiem, jaki to jest mankament, powiem Wam, ale tak. Patrząc, nie odzywając się na Discordzie i tak, tak się rozkminiając to wydaje mi się, że w tych nowych CFkach częściej lecą, e, lecą e, paski niż w tych starszych. Nie wiem od czego to zależy, ale takie mam wrażenie, że te modele po, od 2019 rok, do paski potrafią po 150 km, już zgubić, rozwalić te starsze jakoś nie wiem, mniej mniej tego słyszę, żeby się działo więc takie mam wrażenie, nie wiem właśnie czy to, od czego to zależy, nie mam pojęcia planuję wymienić wydech, ale jeszcze nie wymieniłem, dołożyłem po 4,5 cm na każde koło dystansę jeśli ktoś Wam mówi, że to będzie rąbało łożyska, czy nie wiadomo co powiem Wam, no ja już zrobiłem prawie 2000 km na wymienionych, na założonych dystansach, odpukać łożyska nie poleciały nawet jakby poleciały teraz to tam łożysko po 70 zł, czyli coś kosztuje, więc myślę, że na 2000 km albo więcej 70 zł na koło to nie jest wielki wydatek, a komfort dystansów jest bardzo duży i naprawdę e, większe pole manewru w terenie jest lepiej, fajniej się można pobawić, jest stabilniej. E, no i polecam, polecam. Naprawdę osłony. Osłony w CFC trzeba zmienić. No jak jak myślicie, że będziecie jeździć tylko turystycznie, no tutaj to to, to, my, to myślenie z reguły się szybko kończy e, osłony ja mam aluminiowe wybrałem inni wybierają jeszcze te takie wzmocnionego z plastiku grubego nie wiem jak one się teraz nazywały e, więc niektórzy wybierają te plastikowe i, i też są zadowoleni ja wybrałem aluminiowe nie wiem jakoś jestem starej daty chyba zwolennikiem amelinium więc jego używam jest z niego jestem zadowolony mogę Przypiernie gdzieś tam po gazie, jak coś to prześlizgnę się spodem, e, po jakichś po jakich zniesieniach i prześlizgnę się i nie ma tego problemu. Poprzednie mi się pozwijały, e, podrywały, pogubiłem je. No, ogólnie to są takie tylko na początek, żeby, żeby chwilę pojeździć, turystycznie zapoznać się z składem, a później jak już się wybieracie w teren, no to, to trzeba warto założyć, założyć wzmocnienie. Widzicie, ja mam osłony na lampy założone niebieskie. No, bo taką miałem fanaberię. Chciałem sobie niebieskie zrobić, zrobiłem sobie lampy niebieskie, ale warto, można sobie kupić folię przeźroczystą i założyć się przeźroczystą, bo się strasznie szybko rysują klosze od lamp. No i warto to zmienić. No, więc jeśli chodzi o naprawy, to powiem Wam, że nie odpukać nie włożyłem, Co, bo za dużo mówię odpukać, ale mam nadzieję, że że się dalej będzie sprawować ten kład, tak jak się sprawuje i wszyscy którzy mi odradzali, bo coś tam rozrzedzono, to teraz to uważam za brednie, bo po prostu jak ktoś nie miał, nie jeździł, to nie wie czasem też ktoś trafił na gorszy model, może i mu się coś działo, ja jestem zadowolonym, szczęśliwym posiadaczem, nie mówię tego dlatego, że, że nie wiem ktoś mi za to płaci, czy coś mówię to dlatego, że po prostu jestem zadowolony, jak wiecie ja mój kanał prowadzę bardziej w ten sposób, żeby komuś doradzić, i skupiam się na tych początkujących kładowcach. Więc nie chcę nikogo, żeby się gdzieś coś w bubel wpakował, bo wiem, jak to kosztuje. Eee, wiem, jakie to jest spełnienie marzeń. I, i nie chcę, nie, nie, nie doradzałbym Wam czegoś, żeby było chujowe. A, a to jest naprawdę fajny kład i nie za duże jakieś pieniądze, więc, więc myślę, że jakoś jakiegoś dużego, dużego problemu mi nie, mnie, mnie osobiście nie sprawia. Co bym mógł jeszcze o nim powiedzieć? Rysują się od butów plastiki, są dość miękkie, więc szybko się rysują. Ale to sobie można zeszlifować, nie wiem, przemalować później, albo olać to po prostu, niech się drapie. To ma jeździć w terenie, więc każda rysa to jakieś wspomnienie, prawda? Myślę, że myślę, że jestem zadowolony. Brakuje mi tu, powiem Wam, jakiegoś wodoodpornego schowka w Którym bym mógł pochować sobie jakieś pierdoły, niby jestem z tyłu pod siedzeniem, ale tam się wszędzie woda wlewa, więc nic ważnego, za ja bardzo się nie da tam, nie da tam wodzić i nosić. No i co? Opony zmieniłem, bo miałem taką okazję, że mogłem zmienić, z czego się bardzo cieszę, widzicie, co zostałem w błocie. Jak sobie na nich śmigałem. Jestem z nich bardzo zadowolony, podobały mi się wcześniejsze, pewnie te oryginalne. 520 opony strasznie się szybko zdzierają. E, no znaczy strasznie szybko, no prawie 3000 na ich zrobiłem, ale, ale ale, dość szybko idą. Jak ja jeżdżę tak w trybie mieszanym, to, to powiem Wam, że, no, że, że, że szybciutko się zdzierały, już później ciężko łapały błoto. Ślizgały się. Te są bardzo fajne, twardsze i, i bardzo, bardzo fajnie łapią, łapią błoto i przyczepność. Na no, mokrym jest. Strasznie nosi, ale poza tym ok. Zostawiam się jeszcze nad rozwiązaniem innym, żeby tłumik zmienić, ale to myślę, że, że też za jakiś, za jakiś czas wyjdzie. No zobaczymy. Nie ma, co, nie ma co jakoś gdzieś tam się za bardzo spuszczać nad tematem. Ja jestem zadowolony. Nie wiem, co mam wam więcej mówić. 3000 zrobione, to mówi samo przez siebie. Aha, po przełącznikach mało wody lejcie. Jak myjecie gada, bo, bo lubią zaśniedzieć i wlewa się do tego, do tego kiedyś z Grzeszkiem rozkręcaliśmy jeden, no to woda była zaśniedziały trochę te przełączniki, więc nie dużo trzeba. I gumki szybko parcieją od, od tych 12V i tam USB czy w ten i, no i się się to niedługo zużyje, trzeba będzie gdzieś kupić jakieś nowe, żeby, żeby to za tak, to ok, zawieszenie zawieszenie śmiga, lusterka. już się do nich przyzwyczaiłem. Nawet mi się udało je tak przymocować, że działają. Jest ok. Dwa razy go wyglebiłem do góry nogami i, i też działa. Nic się nie stało. Zawsze, jak zaliczycie glebę, to pamiętajcie, żeby szybko kładawy wyłączyć. No i działa. Jeździ, jeździ, działa. Sprawuje się. Myślę, że jest ok. Mam nadzieję, że taki mały updatecik kładowy. 520 wam się podobał, mam nadzieję, że coś pomogłem, rozwiałem jakieś wątpliwości, więc trzymajcie się, do zobaczenia, a i dziękuję patronom wszystkim za wsparcie kanału, jak ktoś ma ochotę, to może wesprzeć za taką pomoc, na razie, pa.